Wielkopolskie popołudnie z Radiem Poznań. W krótkich słowach przy naszym telefonie pełniący obowiązki wielkopolskiego kuratora oświaty Zbigniew Talaga. Dzień dobry, witam panie kuratorze. Dzień dobry, witam pana. Seksedukatorzy mieli podawać środki farmakologiczne zmieniające płeć rozchwianym, zaniedbanym dzieciom w Poznaniu. Tak dla TVN24 mówił wczoraj rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawła, który zresztą będzie moim gościem nieco później. Ale chciałem zapytać pana jako przedstawiciela kuratorium oświaty, które nadzoruje to wszystko, co dzieje się w poznańskich czy w ogóle wielkopolskich szkołach, jeśli chodzi o edukację. Czy coś państwo wiecie o tym, żeby na terenie szkół w Poznaniu miało miejsce taka historia, albo czy były jakieś zgłoszenia, zawiadomienia o środkach farmakologicznych, być może podawanym dzieciom przez tak zwanych seks edukatorów? Ja rzeczywiście słyszałem tą wypowiedź pana rzecznika i oczywiście, kiedy tą wypowiedź usłyszałem, no bardzo, bardzo silnie się zaniepokoiłem, bo oczywiście rzecz jest bulwersująca. Chcę powiedzieć, że Rzecznik Praw Dziecka jest instytucją niezależną i może pozyskiwać informacje z bardzo różnych źródeł. To nie jest tak, że Rzecznik Praw Dziecka musi kontaktować się z nami, może podejmować wszelkie działania, ma bardzo silne umocowania prawne. I w związku z tym ta wypowiedź nie odnosiła się do bardzo konkretnego przypadku. W związku z tym niezwłocznie pozyskałem informacje od naszych wizytatorów, czy coś takiego miało miejsce, czy my mamy wiedzę o takiej sytuacji. I co pan usłyszał? Nie, zdecydowanie nie. To znaczy nie mówimy o konkretnym przypadku, dlatego ja do pana rzecznika się dzisiaj zwróciłem formalnie, żeby tą kwestię skonkretyzował, bo to jest oczywiście bardzo ważne. My z Rzecznikiem Praw Dziecka bardzo silnie współdziałamy, współpracujemy. Realizujemy, odnosimy się do wszystkich problemów, które rzecznik wskazuje. Ta współpraca jest dobra i nie ma takiej opcji. Ja chciałbym uspokoić wszystkich słuchaczy. Nie ma takiej opcji, żebyśmy nie zareagowali w takiej sytuacji, ponieważ w ogóle problem... No tak, tylko panie kuratorze, trudno reagować, jak się o czymś nie wie, prawda? Bo to mogły być działania też, których państwo nie wiecie. Mało tego, to mogły być też działania, o których nawet sami dyrektorzy szkół mogliby nie wiedzieć teoretycznie, prawda? Ależ oczywiście, proszę pamiętać, że to nie jest tak, dyrektorzy szkół są autonomiczni i to nie jest tak, że przecież oni... Żyjemy w demokratycznym państwie prawa i to nie jest tak, że dyrektor szkoły musi pytać o zgodę kuratora o dotyczącą na przykład wprowadzenia jakiejś osoby spoza szkoły. Oczywiście dyrektorzy wiedzą, jakie są prawa, wiedzą, co w takim przypadku należy robić i są bardzo, bardzo ostrożni. Proszę mi wierzyć, są bardzo ostrożni. Dyrektorzy wiedzą, że jeżeli chcą budować szkołę jako instytucję zaufania publicznego, nie mogą sobie pozwolić na to, aby osoby kontrowersyjne, które mogą wzbudzać kontrowersje, takie osoby wpuszczali do szkoły po to, żeby one mogły przekazywać jakieś treści. Stąd rzeczywiście ja bardzo silnie się zdziwiłem i przyznam, trochę się zaniepokoiłem, bo oczywiście nasza instytucja działa w moim przekonaniu sprawnie i w każdej sytuacji, nawet jeżeli byśmy dostali anonim, to w takim przypadku, ponieważ to jest bezpieczeństwo uczniów, to wszczynamy niezwłocznie działania. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie zadziałali, więc jeszcze raz uspokajam. Myślę, że pan rzecznik sprawę tutaj bliżej wyjaśni. No, mam też taką nadzieję, chociaż no, pytanie są ważne i trzeba je postawić, choćby w imieniu zatroskanych czy zaniepokojonych rodziców, którzy też tę wypowiedź słyszeli. Tymczasem, jak wiemy, nie wiem, te sprawy można łączyć, ale być może one właśnie wynikają też, czy miały wpływ na wypowiedź rzecznika, że w Poznaniu no jest taka sytuacja, że miasto przeznaczyło 23 tysiące na zajęcia pod hasłem Szkoła strefą wolną od homofobii i transfobii, a także na warsztaty antydyskryminacyjne. One miały być prowadzone właśnie z nauczycielami, nie z uczniami, ale z nauczycielami. No i pytanie, czy państwo o tym wiecie i co tam się działo na takich spotkaniach? Tak, my o tym wiemy, tylko proszę pamiętać, że to jest taki ruch, który nas bardzo, bardzo niepokoi. My jesteśmy rzecznikiem współdziałania oczywiście organów prowadzących. Proszę pamiętać, że wszelkie działania, które dotyczą uczniów, to my tutaj jakiś nadzór mamy, zdecydowanie mamy nadzór, ponieważ jeżeli którykolwiek z rodziców wniesie jakiekolwiek zastrzeżenia, natychmiast reagujemy. Mhm. Gorzej jest, jeżeli
dotyczy ta sprawa doskonalenia nauczycieli. Otóż kurator oświaty z założenia nie ingeruje w proces doskonalenia nauczycieli, bo to jest sprawa dyrektora szkoły. Rozumiem. No trudno takie rzeczy tutaj kontrolować, bo byśmy weszli w taką dosyć niebezpieczną kwestię. Rozumiem. Moim zdaniem samo dawanie takiego przekazu dyrektorom szkół, takiej propozycji, no ja pozostawiam to do oceny słuchaczy. Dla mnie jest to po prostu nieetyczne. Tak nie powinno być. Jakie prawa wobec tego, na koniec chciałem zapytać, jakie prawa mają rodzice wobec tak zwanych seksedukatorów wpuszczanych do szkół? Mają prawo absolutnie i nawet taki, bym powiedział, nawet moralny obowiązek. Natychmiast nas informować, my natychmiast reagujemy, ale chcę powiedzieć, że to naprawdę, jeżeli chodzi o dyrektorów szkół, no to musiałoby być naprawdę duże, duże przeoczenie, gdyby oni pozwalali na tego typu działanie. Zdecydowanie nie powinni tego robić, bo to jest oczywiście sprzeczne z przepisami prawa oświatowego. Czyli jeśli są wpuszczani, to państwo raczej byście o tym wiedzieli, rozumiem, tak? Raczej tak, bo jeżeli nie poinformuje nas o tym dyrektor szkoły, no to poinformuje nas któryś z rodziców. Proszę pamiętać, że no my nie jesteśmy instytucją, która nie jest instytucją, która inwigiluje pracę szkół, tak? Tylko kontroluje i sprawdza zgodność z przepisami prawa i to robimy konsekwentnie. Rodzice mogą być spokojni, natomiast zachęcamy do tego, żeby oczywiście w każdym takim przypadku reagować. To jest niedopuszczalne. Ale to, jakie treści trafiają do naszych dzieci, to właśnie podlega w jakiś sposób nadzorowi i kuratorium, tak? Dobrze to rozumiem? Tak, oczywiście, że tak. To znaczy generalna zasada jest taka, że treści związane z realizacją podstawy programowej są tutaj jasno określone. W programie wychowawczo-profilaktycznym to każdy rodzic ma też do tego dostępu. Natomiast oczywiście proszę pamiętać, że tak naprawdę w momencie, kiedy nauczyciel zamyka za sobą drzwi, to czasami może się zdarzyć, że jakieś treści zostaną przekazane niezgodnie z tym, o czym mówiłem. Ale to już jest odpowiedzialność też nauczyciela, prawda? Tak, przede wszystkim dyrektora szkoły, który sprawuje bezpośredni nadzór nad nauczycielami i dyrektor w każdej takiej sytuacji powinien niezwłocznie reagować. Ja tutaj raczej... Tego oczekujemy od dyrektorów. Tak jest, ja raczej tutaj zadając te pytanie, miałem na myśli osoby z zewnątrz wchodzące na teren szkoły, na które, jak rozumiem, zajęcia z dziećmi powinni też mieć prawo wyrazić rodzice, tak? Rodzice w każdej chwili mają prawo interweniować w takiej kwestii. W ogóle generalnie, jeżeli chodzi o dyrektorów szkół, to tego typu kwestie zawsze powinny być uzgadniane z rodzicami. Ponadto proszę pamiętać, że z dziećmi nie ma prawa pracować nikt, to nie ma uprawnień pedagogicznych. W związku z tym to tylko nauczyciele mają do tego uprawnienia, żeby z dziećmi pracować. Natomiast można oczywiście zaprosić kogoś, ale nad tym musi być pełna kontrola i właściwie w każdej sytuacji dyrektor szkoły powinien wiedzieć, jakie treści są przekazywane. Może to zrobić w różny sposób. Jeszcze raz podkreślam, takich rzeczy bardzo silnie pilnujemy i bardzo prosimy tutaj o reakcję rodziców. Tu też proszę pamiętać, że no nie ma takiej możliwości, żeby kurator czy jakakolwiek inna instytucja śledziły działanie szkół. Szkoła musi być instytucją zaufania publicznego i my konsekwentnie działamy, żeby tak było. Bardzo panie kuratorze dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie.